O 1 400 000 zł będzie droższa budowa krytego lodowiska przy ulicy Nadbrzeżnej w Nowym Sączu. W przeprowadzonych do tej pory przetargach, z których jeden jest jeszcze nierozstrzygnięty, zaproponowana przez oferenta najniższa kwota wynosiła 5 400 000. Miasto zabezpieczyło na ten cel 4 miliony. Radni zaakceptowali propozycję prezydenta i zagłosowali za przesunięciem środków na ten cel w budżecie Nowego Sącza. Według zapewnień wiceprezydenta Artura Bochenka, po tej decyzji radnych przetarg będzie można rozstrzygnąć już w najbliższym czasie. Podpisanie umowy początkiem maja, realizacja jest przewidziana do 15 listopada bieżącego roku. Zwiększenie kwoty na budowę krytego lodowiska było jednym z punktów projektów zmian w budżecie. Głosowanie poprzedziła długa dyskusja. Dlaczego? Głównie dlatego, że w styczniu radni klubu PiS Wybieram Nowy Sącz, proponując własne poprawki do budżetu Nowego Sącza na rok 2021, zamiast sztucznego lodowiska woleli remontować ulice i takie rozwiązanie większością głosów przyjęli. Teraz pytają, dlaczego owe remonty nie ruszają. Pan prezydent się zobowiązał, Rada uchwaliła pewne zadania związane z poprawą bezpieczeństwa. Śledzę realizację zadań w mieście Nowym Sączu. I cóż, żadne z tych zadań nie zostało rozpoczęte, czy to dokumentacja, przetargi nie zostały ogłoszone. Na te pytania radnych odpowiadał wiceprezydent Artur Bochenek. Mamy koniec kwietnia, zostało nam jeszcze 8 miesięcy roku. Zadanie jest ujęte w budżecie, tak jak zresztą pani przewodnicząca Zabała nadmieniła. W związku z tym wszystkie zadania, które są ujęte w budżecie, będą zgodnie z harmonogramem realizowane. Nawet jeśli w tej chwili nie są jeszcze rozpoczęte, to na pewno każde zadanie budżetowe zostanie w tym roku przynajmniej rozpoczęte. Ale te odpowiedzi części radnych nie przekonały. Twierdzili oni, że miejskie inwestycje nie są realizowane w sposób zrównoważony. Niestety, panie prezydencie, pan zapomina o mieszkańcach innych dzielnic, zwłaszcza dzielnic, które są na obrzeżach miasta. Ja też bardzo proszę, żeby równomiernie rozkładać te inwestycje, bo być może to było tak przez ostatnie trzy kadencje, że różnie bywało. Zresztą pamiętamy, no co niektórzy się nawet tym chwalili i tego się nie wstydzili, że tam się robi więcej, tam mniej. Ja moje wypowiedzi można w archiwach znaleźć, one są w protokołach. Zawsze mówiłem, że należy proporcjonalnie rozwijać miasto Nowy Sącz. Inni natomiast przekonywali, że w mieście w zakresie remontów, chodników i dróg dzieje się bardzo dużo i nie ma znaczenia fakt, z której opcji jest radny zabiegający o inwestycje. Jest naprawdę dużo w tym momencie robione dla bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Sącza. No wszystko realizuje pan prezydent. Naszym zadaniem jest gdzieś tam zwracać na niektóre rzeczy, jako że jesteśmy radnymi z konkretnych osiedli, z konkretnych miejsc, zwracać na coś uwagę, co niekoniecznie zawsze zostało zauważone. Natomiast, że tak powiem, ja to widzę w ramach naszego obowiązku. A kryte lodowisko o wymiarach 20 na 40 metrów ma powstać obok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obiekt ma być wykorzystywany cały rok, w zimie jako ślizgawka, w pozostałym okresie jako mini boisko wielofunkcyjne.